No to jeszcze, witajcie w kolejnym odcinku z Life is Strange. There was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right up Frank's ass. You have the power. You're gross. Don't fall. Max ma dosłownie zdolność do tego, żeby każdy odcinek rozpoczynać źle. Nie mini nawet minuta, a ja już muszę. Jej kłamstwo na liczyć. Ty masz celność mówić, że Chloe jest jaka? Jaka jest? Jaka jest? Chloe, jaka jest? Jaka jest? Obrzydliwa? Ty sama jesteś obrzydliwa. Smato. I'm just glad you were here. Me too. I think. I think, widzisz, ona myśli. Ona myśli, ona nie jest tylko pewna. Zechciałaby się zadawać Chloe. Ona ma takie myśli, że chyba jednak by nie chciała. Jest za to gostownia zła. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? Nie minęły 2 minuty, a ja już naliczyłam jej 3 kłamstwa. 3 kłamstwa! Ty masz celność nazywać Franka przegrywem? Spójrz na siebie, bo to jest dziewczyna, jego przegrywką i są. It's weird. To jest praca bardzo Max, która ocenia wszystkich dookoła. Tylko nie siebie, oczywiście. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. O, ja bym chciała, żebyś ty był Chloe była z Rachel teraz. Can we build another pirate? A nie z Max. Keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Chloe, zadaj to pytanie mi bezpośrednio, a nie Max, bo Max to zawsze ma jakiś problem. Seriously, Chloe. This is scary. What if Frank tries to track us down? I'm sorry, but Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. No, before the start, on sprawił o wiele lepsze wrażenie. I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Nie ma sprawa jej rozkazywać. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Nie no, wkurza mnie ona naprawdę. Ona jest co, oczywiście ma najgorsze możliwe opcje dialogowe, które ja muszę wybierać. Is this your bad boy phase? No, it's my trying to scrounge some quick cash so Rachel and I could get the hell out of here phase. Frank had quick cash. Nawet do Max nie dociera to, że Chloe jest lesbijką i z Rachel i dziewczyną Chloe. Ona jest do tego stopnia durna, że ona dalej myśli, że Rachel to jest tylko psaciuka Chloe. Weź ty się w łeb walni, Max. Nie dociera do ciebie to, że twoja psaciuka jest lesbijką, a nie wspraca. Ty możesz tego nie tolerować być może, bo ty nie masz żadnej tolerancji wobec lesbijek. No tak, o tym nie pomyślałam. That's all. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. Okay, oddam ci Max to, że tutaj przynajmniej powiedziałeś coś w miarę mądrego. Ten jeden raz. I wish Rachel was here to meet you. Chloe. Ja naprawdę nie chcę ci psuć humoru, bo cię uwielbiam, ale zdaję sobie sprawę z tego, że Max nienawidziła Berece, tak? Max nienawidziła Berece tylko dlatego, bo Berece jest dziewczęca. Max nienawidzi dziewczyn, które są dziewczęce. Do you think that Rachel and I would have been friends? Nie, ponieważ Rachel jest dziewczęca, a ty nienawidzisz dziewczęcych dziewczyn. Więc nie, nie byłybyście psaczkami. Gdybyś tylko spotkała Rachel, to od razu byś pierdolił Chloe, że nie, nie powinna się z nią zadawać, bo ona ma na ciebie zły wpływ, ja jestem lepsza. I jeszcze byłabyś zazdrosna, tak samo jak jesteś zazdrosna o Wiktorię, to jesteś co ty? You're not that different. She had has a great eye for images and for art. Plus, she's a smart... Chloe, ja naprawdę rozumiem, za bardzo ci zależy na Max, nawet po tym, co ci zrobiła.
Naprawdę doceniam to, że jesteś wspaniałą przyjaciółką, ale... Proszę cię, spójrz prawdzie w oczy. Max nie jest w żadnym stopniu podobna do Rachel. Rachel to jest dosłownie przeciwieństwo, Max. Dosłownie. No to tak jakby porównywać Max do Bloom i twierdzić, że Bloom jest taka jak Max. Nie, 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 nie! Bloom jest 1000 razy lepsza. Just like you. We would all be hella best friends forever. Jest mi strasznie szkoda Chloe, bo ona naprawdę chce w to wiedzieć i dlatego ma takie podejście, dlatego tak mówi. Ale... Prawda jest inna. Prawda jest inna, że... Max by się nie dogadała z Rachel, bo Rachel jest dziewczęca. Max nienawidzi dziewczyn. I nienawidzi każdego, kto chodzi na imprezę do klubu Wartek. No poza Kate oczywiście, do Kate to nie ma prawo robić wszystko, co chce. Według Max. Ojej, Max ma jakieś wizje, a ja mam to w dupie, bo mi na niej nie zależy. Będę z przyjemnością patrzyła, jak to tornado nic w to miasto. Rozrywaj nas, sępy. No świetnie, jest Chloe utknęła. Dobra, musimy się pospieszyć. To w to czas. Mam w stanie tyle dobrego, że jak to wam czas, to... Max się nie ruszył z miejsca. Dobra, znowu cofam czas. Będę teraz cofać czas bez przerwy. Byle tylko ratować Chloe. Dobra, wychodzimy stąd. In and out, no problem. Zostawmy tyle dobrego, że moc Max jest na tyle spoko, że ona zawsze zatrzymuje te rzeczy, które ma po cofnięciu mocy, po cofnięciu czasu. Dobra, znowu trwamy. Aha, okej, okay, dobra. To jednak muszę to tak zostawić. Kurde, zielony? No myślałem, że będzie to zielony, no z reguły to zielony jest tym właściwym wyborem. A tu dupa, czerwony trzeba wybrać, chyba. Albo żółty? Spróbuję czerwony. Dobra, czerwony, tym razem się zgadza tym właściwym kolorem. No, udało się, ale było blisko. Mało brakowało. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Oczywiście Max po raz kolejny, jak to Max kłami bez przerwy, bez żadnych wyrzutów sumienia. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. No, musimy wracać do tej przeklętej szkoły i do Kate. Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. I don't see how. It's so friggin' random. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny. Dlaczego nie mogę w takim przypadku wybrać opcji, która jest
która przyznaje Chloe rację przede wszystkim. Nie jest to oczywiście, można by powiedzieć, wyraźnie tak, Chloe, no bo czemu nie, nie? Oczywiście, że tak. Because it can and will. Why me? I'm just a geek girl in some small town. No właśnie, tutaj ten jeden raz się z tobą zgadzam. Też tego nie rozumiem, dlaczego to akurat tobie przypadł zaszczyt posiadania tych mocy. Mocy biorąc pod uwagę to, że ty jesteś absolutnie nikim. Ty jesteś nikim, kurwa. Jesteś nikim, jesteś nudna? Ubierasz się byle jak? Nie masz żadnej osobowości? Więc jaki problem ty masz te moce? No też tego nie jestem w stanie zrozumieć. To Chloe powinna mieć te moce. Chloe powinna mieć te moce, a ty nie powinnaś w ogóle istnieć i tutaj na miejscu Chloe powinna być Rachel, a my powinniśmy grać Chloe. Tak byłoby najlepiej. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power and freak snow. Hello Armageddon. So let's party with your power, Rockstar. Like he said, Professor Price. A superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of I zwróćcie uwagę na to, że Chloe wie coś o tym, tak? Chloe się zna na takich zasadach. Co robię z pokazania, że Chloe wcale nie jest taka głupia. Za jaką oczywiście uważają ją durni fani Lampi Stres. Chloe się też zna na zasy. No i wracamy do najgorszej szkoły na świecie, dosłownie najgorszej szkoły. Gdybym istniała w Quest Galaxy albo w Rapid Strength, to wolałabym chodzić do Crystal Prep. Jakbyś bym musiała wybierać między Blackwell i Crystal Prep. To jest bym na serio wolała Crystal Prep. Tak, możemy się rozglądać jeszcze. Teraz to głównie sobie porozmawiam z postaciami, no bo to już wszystko sprawdziłam w pierwszym epizodzie. Choć może potem jakieś nowe komentarze głupie. Nowe to komentarze ze strony Max, kto wie. Nie, chyba raczej nie będzie nowych komentarzy. Justin. O, z nią bym sobie chciała porozmawiać, ale oczywiście nie mogę. Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać? Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać? Może dlatego, bo jak na standardy Love is Trend jest zbyt ładna. Pewnie dlatego. No wiadomo, my możemy rozmawiać tylko z brzydkimi dziewczynami. No jest ewentualnie stary Kodnik, które nie są, tak, nie są takie brzydkie, no są dziewczęce, jakby nie patrzeć. No ale wiadomo, oczywiście Skornik przedstawiają mnie negatywnie, żebyśmy nienawidzili dziewczyn. Ale nie jesteś normalna. Przynajmniej to rozumiesz w końcu, że nie jesteś normalna. It's the invasion of the Vortex Club. Nie, naprawdę, Max jest taką hipokrytką, że głowa może przez nią boleć, dosłownie. I wouldn't want to be at an end of the world party with Nathan Prescott. Too much truth in advertising. Z kolei ja nie chciałabym spędzać imprezy w twoim towarzystwie. Już wolałabym tego Nathana niż ciebie. Możemy porozmawiać z dyrektorem. I swear, Principal Wells always looks distressed. Ja przysięgam. Maxine Caulfield zawsze ma taki depresyjny charakter, jakby coś złego jej się w życiu stało, mimo tego, że całe jej życie jest perfekcyjne i nic złego się w jej życiu nie dzieje. Taka jest właśnie Maxine Caulfield. Przysięgam. Na Borealis. Sir? Oh, hello, man. I hope this isn't about the alleged gun incident. Alleged? Nathan did have a gun. Have you talked to him yet? Yes, he's deeply upset about this accusation. I don't blame him. Once I have all the facts, we'll talk. For the moment, focus on your schoolwork. I can't focus when I'm scared. Please don't say that. There's nothing to be scared of at Blackwell Academy. O, moja głowa! Security is overseeing a new era of campus safety. Ten koleś jest okropny. Naprawdę. I mogę spokojnie poprzysiąść, że on również jest zamieszany w to, co robi Jefferson. I Nathan też. On o tym wszystkim wie. I dowody na to, że on o tym wie, będziemy mieli w trzecim epizodzie. Nie, o Kate Staff wspominać nie będę. Zero współczucia wobec Kate. Mr. Madsen already treats everybody here like they're under surveillance. Wait, wait. Do you see a pattern here, Max?
probably not the same one you see. It's very easy for you to instantly accuse people of doing terrible things. Nathan, Mr. Madsen, who's next? Now, if you'll excuse me, I have a meeting. Stadza, no to gość jest naprawdę gnojem. Naprawdę, jak na dyrektora gość jest tak lekceważący i tak w ogóle się nie przykłada do swojej roboty, że jest po prostu śmiechu warta, naprawdę. Najgorsze jest to, że jest pełno takich dyrektorów w szkołach. To jest najgorsze. Szkoły są naprawdę patologiczne, nie tylko przez uczniów, ale przez dyrekcję również. Mamy Trevora, który Max najlepiej powinien zrobić kręcenie wora, bo za wtedy by się uspokoiła. Zachary always looks like he's ready to throw a football. A ty zawsze wyglądasz jak smutna, depresyjna dziewczynka. Masz bardziej depresyjny charakter od Chloe. Mimo tego, że to ona ma prawo czuć się depresyjnie. Ma prawo być smutna. Przez to, że... No gazdę mają w dupie i w ogóle nikomu na niej nie zależno, poza Rachel. Która niestety zaginęła. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. Max, a wiesz co ja ci powiem? Ja też to robię. A wiesz co jest, co ci powiem, Max? Ja również mam supermoc. Ja ogólnie jestem w stanie widzieć to, jacy naprawdę są ludzie. Ja na przykład bardzo dobrze wiem o tym, że Max to w rzeczywistości jest zła dziewczynka, manipulantka, egoistka, która jest pozbawiona szczerej empatii wobec kogokolwiek, kto nie jest taki jak ona, a podaje się za dobrą, cudowną osobę, którą nie jest. To jest sam Max. I ja jestem w stanie przewidzieć to, wiedzieć o tym, że Max ma właśnie taką osobowość, że to nie jest dobra osoba, za którą się podaje, właśnie dzięki mojej supermocy, która polega na tym, że ja jestem w stanie widzieć w ludziach to, co naprawdę ci kierują w życiu. I to, jacy naprawdę są. Ja jestem w stanie to w ludziach dostrzegać. To jest ma supermoc. I dlatego ja bardzo dobrze wiem o tym, że Max, że Kate i Joey to są same egoistki i manipulatki, które są złymi osobami. It's over. Just another Blackwell mini drama. You mean stupid shit. Man, I just don't get Victoria. What does she want? Probably for all of us to talk about her. Like now. Powiedziała Max, która dosłownie chce tego samego. Dosłownie. Max chce tego samego co Victoria. Chce, żeby ludzie zwracali na nią uwagę i chce atencji od ludzi. Co fakt, że Max w ogóle ma celność oceniać Victoria, a sama jest dosłownie taka sama jak ona. Max się niczym nie różni od Victorii, niczym. Są takie same. Then let's not. You're pretty smart, Max. See you at the game Friday. O nie. Nie, nie, Max nie jest mądra. A nie, chwila, jest jedna rzecz, która wyróżnia Max od Victorii. Victoria potrafi malować paznokcie i chodzi na spilkach, a Max nawet tego nie umie robić. O, Courtney. Jak mi ciebie jest szkoda, naprawdę. Jest mi ciebie szkoda, bo po pierwsze, skoro nikt zrobili z ciebie negatywną postać, żeby oczywiście wzbudzić nienawiść wobec ciebie, żeby wiadomo, fani Love Instra ciebie nienawidzili, jest mi z tego powodu bardzo ciebie szkoda. Jest jakby Tykowskiego było mało, to Max będzie cię teraz chciała bezstannie zmanipulować. Join us or die. To miało być śmieszne? Ty naprawdę myślisz, że jesteś śmieszna? Nie, nie jesteś. If I was normal, I'd be super excited about going to a meet. Courtney will do anything for Victoria and the Vortex Club. A Maxunia zrobiłaby dosłownie wszystko, żeby sobie zmanipulować każdego dookoła siebie, żeby każdy ją lubił, żeby każdy odczuwał wobec niej sympatii, mimo tego, że ona sama
Nie odczuwa sympatii wobec kogokolwiek, kto jest inny od niej. To jest cała Maxunia. Nie tylko skama atencji jak zwykle. Cała Max. Hey Courtney. Ciao Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I teraz pytam się, w którym miejscu ona zakoma jest wredna dla Max? Pytam się, w którym miejscu? Proszę mi powiedzieć, kiedy ona była dla Max wredna. Pytam się, kiedy była wredna dla Max. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Pytam się, kiedy ona była wredna dla Max. Courtney nie jest postacią... Znaczy, Courtney nie jest złą osobą. To może zacznijmy od tego. Courtney nie jest złą osobą. No ale fanowie Strency i Skornix można to tłumaczyć, ale do nich to nie dotrze. Oni będą dalej twierdzić swoje. Że Courtney jest zła i niedobra. No i co ma teraz zrobić, no? Jak powiem, że mnie to nie obchodzi, to w sumie powiem prawdę, bo... No bo to jest Max. Oczywiście jest to, że Max to nie obchodzi. Max nienawidzi tych ludzi, Max nienawidzi Vortexu, Max nienawidzi imprez, Max nienawidzi każdej osoby, która lubi się dobrze bawić. No ale z drugiej strony, no wiecie, no chcę wam pokazywać te wszystkie opcje, więc no... Ech. Ale już od razu mogę na wstępie zaliczyć jej kolejne kłamstwo. I'm not anti-Soren. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. I przepraszam bardzo, to niby ma być ta wredna, pusta lalka, którą to my mamy nienawidzieć, tylko dlatego, bo nie wspada ona zbytnio za Max. Naprawdę, z tego powodu mamy jej nie lubić, Square Enix. Fani Love Easter, z tego powodu ja mam Courtney nie lubić, tak? Tak? Ale ona teraz powiedziała świetną prawdę na temat Max. Max o modzie nie wie zupełnie nic, ja wiem więcej o modzie niż ona. Max nawet nie ma sukienki, no Courtney ma raczej. Max nie ma jakiejkolwiek sukienki, Max nigdy w sukienkach nie chodziła. Courtney ma świętą rację na temat Max, dosłownie świętą rację. Courtney całą prawdę w tym momencie powiedziała na temat Max, no dosłownie całą prawdę. Samą prawdę na temat Max powiedziała. I za to mogę szanować Courtney, przynajmniej jest szczera. Powiedziała szczerą prawdę na temat Max. Get it, Max. No soiree for you. Oj, Courtney. Rozumiem cię w pełni. Jestem w 100% tak po twojej stronie. W 100% tak jestem po twojej stronie. Ech. Ale teraz będziemy musieli zrobić coś, co mi się bardzo nie podoba. I z mojego punktu widzenia w tym spadku Max się nawet zachowa jeszcze gorzej wobec Courtney niż zachowała się wobec Taylor, bo Max teraz dosłownie zmanipuluje Courtney. Żeby mogła być na liście tego klubu Vortex. Wiecie, tyle ona pierdoli o tym, że nienawidzi tego klubu Vortex, ale będzie chciała zapisać na jedną z ich imprez, żeby sobie zweryfikować to, co się dzieje na tych imprezach. Max dosłownie w tym momencie Courtney zmanipuluje. No ale zrobię to, żeby wam pokazać tą opcję. Hey Courtney. Ciao Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. To jest jedna z pięciu najgorszych rzeczy, które Max zrobiła w całej grze. No ale zdecydowałem się również zrobić to na dobrych wyborach bez komentarza, ponieważ... no ja chcę mieć ogólnie dobre tam... relacje z Courtney. No nawet jak już musi tą pierdolę Max grać, no to... jednak chcę mieć dobre relacje z Courtney. Jakoś naprawdę obrzydza mnie to, co Max w tym momencie tutaj robi. Obrzydza mnie to, nienawidzę jej za to. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Nie udawaj, że ci zależy na tym, ty nawet nie potrafisz paznokcie pomalować, suko jebana. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what. Oj, Courtney. 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 Kochanie. Ona o modzie wie tyle. Co o empatii, czyli zupełnie nic. Ona nie ma żadnego pojęcia na temat mody. Żadnego. Ja wiem o modzie więcej niż Maxunia.
put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Can't wait to doll you up. Talk soon. Ale mi jest jej szkoda, no. Ona jest fajna, kurde. Ona jest fajna. Ona chciałaby, kurde, no. Przerobić Max. Na piękną dziewczynę, taką księżniczkę. Kornie to jest tego typu dziewczyna, która ogólnie lubi makeovery. Lubi tego typu rzeczy. Kurde, no. Ale to nie poszło na makijaż, na paznokcie. Na przebieranki. Byśmy fajnie ze sobą spędziły czas. No gdybym to była ja. Ja, a nie Max. No i gdybym już to oficjalnie była dziewczyną. Ja za to jeszcze nie jestem. No ale lubię ten charakter ogólnie. No ona jest właśnie taka dziewczęca, no. I w którym niby miejscu ona jest wredna? Pytam się, w którym? Ja w ogóle nie zauważyłem tego, żeby ona była wredna. Szkoda mi. Naprawdę jest mi szkoda. Courtney, bo Max ją w tym momencie bezcelnie zmanipulowała. Wmówiła jej, że rzekomo obchodzą jej zainteresowania. A to jest oczywiście główna prawda. Max po raz kolejny bezcelnie kłamie i manipuluje. To jest sam Max. Egoistka, manipulatka. Pierdolona teciuska, która będzie wszystkimi po kolei manipulować za pomocą swojej mocy. Byle tylko zyskać na tym. No wielka szkoda, że sama się nie zmieni z pod względem charakteru. Nienawidzę jej, naprawdę ona jest pozbawiona empatii, i nie jest w stanie zrozumieć kogokolwiek, kto jest w trudniejszej sytuacji niż ona. Zacznijmy w ogóle od tego, że ona nie jest w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, ona ma super życie. W porównaniu do innych. Ale taka pokrajmecia ma celność pierdolić, że to Chloe jest tą, która nie potrafi zrozumieć kogokolwiek innego? O nie, pokrajmecia, to twoja kochana Max i z tobą, i ty również, coś to jest cel. Ty też nie jesteś w stanie empatyzować jakąkolwiek osobą, które naprawdę ma ciężko w życiu. I mówię, ciężko w życiu mam na myśli naprawdę ciężkie życie, a nie głupie, marne problemy, z jakimi zmaga się Kate. To, co przychodzi Kate, to jest nic w porównaniu do tego, z jakimi problemami mety się Chloe. Bada pierdolnych, pozbawionych empatii gnoi. Nienawidzę fanów Rami Strec. Nienawidzę programerki i nienawidzę Max. Przepraszam, ale w takiej sytuacji po prostu muszę się wydać, ponieważ naprawdę ten brak empatii, ta gnojowizna w wykonaniu Max naprawdę mnie obrzydza. Nienawidzę jej. David, no jest to bardzo ciekawa, co on w tym momencie im powie. Jak w tym momencie będziemy rozmawiać. Zobaczymy, co to razem David powie. Max, can we talk? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? Okej, okay, czyli taki dialog. No, okej, okay, David, to słuchaj. Max jest pozbawiony empatii wobec Chloe, ale gdy tylko mam okazję, żeby jednak przez chwilę Max teoretycznie empatii Chloe okazywała, no to będę z tej opcji korzystał. You hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? Żeby się bronić. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. O ja pierdzielę, czyli tylko tyle ona... Tylko tyle ona ma do powiedzenia na ten temat, że uderzył Chloe? Tylko tyle. Zero przepraszam, zero żałuję, że tak postąpiłem, zero w ogóle jakiejkolwiek refleksji. I oczywiście, jak się można było tego domyślać, Joyce Davidowi nie da jakiejkolwiek kary za to, co zrobił. No cudowna mamusia, no nie ma co, cudowna matka. Dobrze wiedzieć, że pozwolenie Davidowi uderzyć Chloe doprowadziło tylko do tego, że Chloe się teraz jest tego zajmuje w sesji. No dobrze wiedzieć, że nie będzie żadnych konsekwencji wobec Davida, że Joyce również się w jakikolwiek sposób nie zreflektuje. No czego innego mogłem się spodziewać? Po Love is Strange, po Joyce, po Max, czego innego mogłem się po nich spodziewać? Jak właśnie nie tego. Ale i tak, robiłam sobie jakieś nadzieje, że ten wybór będzie miał większe konsekwencje. Oczywiście myliłam się.
To nie Lannister 2, gdzie faktycznie nasze wybory mają konsekwencje. No i teraz oczywiście dostała się empatię i współczucie wobec Kate, ona jest taka biedna, biedna Kate. What about Kate? I shouldn't have said anything. You know about that video going around. Is that why you hassled Kate yesterday? I took a photo of that moment for surveillance sake. Soldier, you don't have the facts. You think I'm a hypocrite because I want cameras around here for the safety of the students? That'll take more than... Zmak jest taki zonie za gzernie. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Oni są siebie warci. Max i David w tym momencie są siebie warci, naprawdę. You best not bother chatting me up now. I saw Victoria and her friend. No, Oro Warren. I still have time. I could go see. Dolec sobie znalazł nowego. Scientist in the Juliet is laying the smack down on Zachary. I really hope this jackass will use protection next time. Ja nie powiem, jaką ja mam nadzieję, bo to nie ma sensu. I tak nikt się tutaj mojej nadziei nie dostosuje. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Dobrze, powiedzmy, że tutaj się nie będę cepiać, no już bez przesady. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against cameras. Ale miałoby się to naprawdę, jak oni wszyscy tak wyrażają Max, że Max jest taka i taka i taka super i taka zajebista. Max jest traktowana dosłownie jak księżniczka, mimo tego, że nie powinna być, nie powinna w ogóle mieć prawa być tak traktowana. Bo Max jest taka księżniczka jak ze mnie król. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, you sure will. Nie, naprawdę, obrzydza mnie to, jak oni wychwalają to Max. Ona jest taka i taka super, o. Ale z drugiej strony, jak są wredni dla Max, no to wtedy wiadomo, no wredne dla Max są te osoby, te dziewczyny, które są dziewczęce i wtedy to wiadomo, no. Też mi się to nie podoba, bo wtedy to jest nie nienawiści wobec dziewczyn, które są dziewczęce, więc no i tak źle, i tak niedobrze, no ale kurde, no. Za my tu Max musimy grać, to jest tak gorący ból w tej grze, musimy tą pierdolę Max grać. To jest coś, co najbardziej mi oburza w tej grze, chyba. Z tą Max trzeba grać. To jest najgorsza wada tej gry. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Yeah. You must know Mr. Jefferson pretty well by now. I certainly know him as a talented artist and terrific teacher. I've been here a little longer. But he's made a bigger mark. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. I więc co, swoją drogą, strach mnie, co trafił do jakaś fanatka Lannisterens, napisała mi, że kiedy nie ma depresji, powinnaś ogólnie odkazywać empatię. I co z tego, że kiedy ma depresję? Chloe też ma depresję. Przez to wszystko, co ją spotkało. A nie pomyśleliście o tym, że Chloe też ma depresję? No to widzicie, że nie. Ma takich pokrytów. Chloe nie jest egoistką w przeciwieństwie do was, Kate, kochanej. There's Mr. Wizard hard at work. Dobra, robię to tylko po to, żeby wam wszystko pokazać, co jest w tej grze dostępne. No i to zrobię zrobić zdjęcie. Będę chciała zrobić wszystkie zdjęcia w tym epizodzie, jak ma taką możliwość. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer, perfect timing. I to, żeby wam pokazać, jak on jest krizowaty po raz kolejny. Asking me for help means you're screwed.
Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Chodź. Dobra, to nie pocałunek. Weird science. Dobra. On niech będzie, że mu pomogę. To będzie opcja zrobienia zdjęcia. Nie, co ty mówię, naprawdę. Relacja Iris z Nathanielem to jest istny masterpiece w porównaniu do Maxi i Urena, naprawdę. Nie, no, zamiast Brooke pogadać. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Why? Bo może jest na tyle mądra, żeby nie dawać ci atencji. Teraz tyle. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? No to widzę, to jest taka kujonka, że ja pierdzielę. How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Ja naprawdę nie wiem, jaki opcję wybierać w tym momencie. Not me. Warren doesn't need my help. The boy knows things. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. No, one obydwie się bujają w tym Warrenie ogólnie. Tak jest sobie Wotek z Kornik wymyśleli. No tyle dobrego znaczy, konkretko Max w tej konkurencji jest kujonka, a nie dziewczyna, to dziewczyna, bo jest tego brakuje. Hi, Miss Grant. Funny, I was just... To już mówiłaś. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. I'm sorry, Miss Grant. Go on, then. Swoją drogą, Cytosem, Warren nie powinien sam na to wpaść, skoro tutaj ten eksperyment robi dla niej. A to no, po prostu bierze udział w tym eksperymencie, no to jest jego lekcja tutaj. Na jej zajęciach. Hey Warren, are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell, so asking me have that wrong, Warren. You need to add chlorine, not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Ta, Maxwell jest taka pewna. Jak chciałem powiedzieć Frada Science, Frada Science to wiele bardziej pewna nawet ciebie niż Max. Nawet w tych pierwszych odcinkach. Ojej. Robię to tylko po to, żeby wam te wszystkie opcje pokazywać. Poświetlam się dla was. Dobra. Uff. Jak kiedykolwiek powstanie gra na temat Wings, kupuję, nagrywam, o wiele przyjemniej będzie mi się grać Bloom, Leylą, każdą z nich, niż to pierdolę Max. Zacznijmy w ogóle od tego, że ja w akcji Wings lubię. Aha, zaczyna się, kurwa. Szukaniem atencji. No tak, nikt cię nie rozumie, każdy ma cię w dupie, tak, bo oczywiście każdy na tym świecie ma zwracać uwagę na twoje problemy, oczywiście każdy, znaczy cały świat ogólnie ma cię tylko i wyłącznie skupiać na twoich problemach, jebać oczywiście to,
Nie bądź oczywiście to, że inni mają gorzej od ciebie, to jest mnóstwo osób, które mają gorzej od ciebie, ale nie, oczywiście ty jesteś ta najbardziej biedna, ty jesteś ta, która cierpi, ty jesteś ta, która ma najgorzej, a wszyscy dookoła mają lepsze życie od ciebie. To jest zakajt ogólnie. Jak zwykle myślisz, że wszyscy mają lepiej od niej. I to tylko o niej się dzieje krzywda. No nienawidzę jej, nienawidzę. Nie, bo muszę grać tą smotą. A nie, chwila, ty, Max, to pytanie zadajesz, okej. Okay. Max się martwi, okej, okay, to oczywiście nie martwi się o Chloe, ale okej, okay, już tak. I saw David Madsen harassing Kate yesterday. He was scaring her. Mr. Madsen confuses fear with security. I'm sorry. Kate had to be a target of his. If you had proof, I could talk to Principal Wells. Oh yes, I have an actual photograph for once. Let me see that photo after class. You're already thinking like a real photographer. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. It seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Oj, Jefferson, ten jeden raz możemy się zgodzić. Nie, nie gadałam z nią, bo mam ją w dupie, bo Chloe jest ważniejsza niż jakaś kajtunia. No. I just don't want Kate Marsh to be the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? Dobre pytanie. Seeing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. Przestań udawać, że ci zależy na Rachel. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. Przestań udawać, że ci zależy na Rachel. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girl's bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I'd like to believe that, Max. It just seems like there's a lot of drama around you this week. Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? O, tutaj mamy jeden z dowodów. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Tutaj mamy jeden z dowodów na to, że Zeferco coś kręci. I zaprowadzi jakieś zebrane interesy. On w tym momencie rozmawia ze Sonem Prescottem. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, ale on w tym momencie rozmawia z ojcem Nathana. Seriously, I have to hang up now. On w tym momencie rozmawia z ojcem Nathana. Z Sonem Prescottem. Because I can't have this conversation with you right now, okay? Would you please just hang up the phone? Co, nie możemy porozmawiać teraz o tym, nie? Że porywasz dziewczyny do ciemni, robić im zdjęcia, bo jest, żebyś to wydało za szybko. Więc by się prawda wysłał na jaw. Więc teraz by wysłał prawda na jaw. Gdyby coś spadkowo wyjawił. On rozmawia teraz z Sonem Prescottem na temat tego bunkra, no bo Zeferson ogólnie psało sobie ten bunkier jego. I oni w tym momencie rozmawiają na temat warunków umownych. Odnośnie tego bunkra. Prawdopodobnie teraz Son chce, żeby ten Zeferson... no... zapłacił mu w ogóle za to, że... ono ma z tego bunkra korzystać. No który właśnie należy do Prescottów. Dobra, już nic więcej nie powiem. Stella is smart to stay out of all the drama. Dana, you are out of control. Turn left, then right. Nie, Stella zdecydowanie nie jest mądra. I guess I'm out of time to turn in a photo for the contest. Irony. Ojejciu, mam cię współczuć, bo jakoś nie współczuję. Alyssa really lives for her classes.
Not now, Max. I'm contemplating shit. No tak, patrzę sobie przez okno jak pada deszcz. Super zajęcie. Mamy wszystkie zdjęcia. Daniel is always on the outside looking in. That's a great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Swoją drogą widać z Koronik skończył się pomysł na imiona, biorąc pod uwagę to, że ten gość nazywa się Daniel, a w Rafi Stres 2 też jest Daniel. Z Koronik, jak wam się końcą pomysły na imiona dla tych postaci, to może dodajcie jakąś zacikę. Albo jakąś... Kogo by tam jeszcze mogli dodać? Zasikę jakąś? Roxy, o właśnie, Roxy dodajcie jakąś. Albo dodała, może lepiej nie. Bo jest co oceny tą Roxy, to może lepiej nie. Co wam to teraz powiedziałam? Ja zaraz tam, okej, okay. Tak się Lafis teraz przeobrazi w Bloomed Razers, jak się tam ta nowa gra nazywa, więc... Już widzę, jak to będzie beznadziejna gra. Tak samo beznadziejna gra Lafis Trash. Na 100%. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi. W sensie robi stres koros. I hope you like the sketch I did of you yesterday. Dobra, ja chcę być dla niego miłą. Znaczy, wiadomo, że Max tutaj po raz kolejny będzie kłamać. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Jakoś nie zauważyłem tego, żeby to był twój nowy avatar. Po raz kolejny kłamiesz. Ah, made you blush. Shut up. Sama się zamknij. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Nie! Daniel, proszę cię, znajdź sobie lepszą modelkę, naprawdę, znajdź sobie lepszą modelkę. Bo Max jest taka modelka, jak ze mnie żołnierz. It's hard to not like Hayden, because he just doesn't give a shit. Ty, no nie wierzę. Zamawia, co właśnie powiedziała, że ciężko nie lubić Haydena? Ciężko jest tylko Klub Vortex, a ty nienawidzisz tych ludzi, więc przestań udawać, że go lubisz. Hipokrytyko zasrana. I'm kinda doing something now, Max. Ty pierdolona hipokrytko. I kołczuko też. Dana is ready for her 15 minutes of fame. Ojej, czyżby ktoś tu był zazdrosny? Ojej! O, i to jest właśnie to, co mówiłam, nie? Dajna dziewczynca faktycznie. Dajna dziewczynca. No time to talk, Max. Posing in progress. Do you think Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. I like Taylor's artistic side, not her personality. Proszę bardzo. Pytam się, gdzie podziała się ta empatia wobec Taylor, którą to rzekomo Max okazywała? W ósmym odcinku. Zabij stres. Gdzie jest ta empatia? Teraz pierdolimy o tym, że ogólnie to lubię nawet no ogólnie to lubię tutaj no artystyczne dzieła Taylor, ale nie lubię jej osobowości. Max, a ja mogę szczerze, i to nie jest kłamstwo, ja tak szczerze uważam. Ja mogę ci to szczerze powiedzieć, że ja z kolei nienawidzę twojej osobowości, może byś się nad swoją osobowością zastanowiła. Oczywiście, Max to jest, Max jak zwykle ma celu oceniać wszystkich dookoła. Zaczyna twierdzić, że nie podoba jej się ta osobowość i ta osobowość jej się nie podoba. Wielka szkoda, że twoja własna osobowość, Max, ci się nie podoba, bo mogłabyś się wreszcie zmienić. No time to talk, Max. Art in progress. Pytam się, w jakikolwiek sposób ona jest teraz dla niej wredna. Nie jest w ogóle dla niej wredna, ale Max oczywiście będzie pierdoliła, że ona nie lubi osobowość Taylor. A ja o wiele bardziej lubię osobowość, a więc dlaczego? Bo Taylor jest dziewczęca. A ty nie jesteś w ogóle dziewczęca. Ja nienawidzę osobowość casual dziewczynek. Takie dziewczyny są najgorsze, wolałabym się z chłopcą zadawać. Jeśli tylko byłaby taka jak Carissa albo Adora. Ale z casual dziewczynką nie ma chuja, nigdy nie chciałabym się przyjaźnić. Nie ma takiej opcji. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. Jaka to jest hipokrytka? Najpierw twierdzi, że nie podoba jej się osobowość Taylor, która jest przyjaciółką Wiktorii. Bez przerwy opierdziela Wiktorię, gada, że jest taka i owaka, a gdy już możemy spojrzeć na Wiktorię i możemy poszukać, co Max myśli na jej temat, to nagle Max zaczyna pierdolić, że... wiem, że Wiktoria mnie ignoruje, ale cieszę się, że pogadałyśmy wczoraj.
To jest taka hipokryzja. Naprawdę głowa od tego boli. I can't believe the principal lets him stay in school after I told him what happened. Pogadajmy z Wiktorią. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Nathan w tym momencie dosłownie powiedział prawdę na temat Max. Dosłownie w tym momencie powiedział prawdę na temat Max. To jest prawda. Max jest atencyjną dziwką. Świetne słowa. I sam fakt, że antagonista ma rację co do protagonistki, pokazuje tylko to, jak ta gra jest toksyczna pod wieloma względami. Skoro tutaj w tym momencie antagonista powiedział świętą prawdę na temat protagonistki. Nie. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Wiktoria, gdybym tylko nie myślała o tym, że byłaś również wredna dla Chloe i Rachel, to co muszę powiedzieć, że chyba bym cię nawet polubiła. Za to jak ktoś jest Max, naprawdę. Bo Max się to należy. Assholes. Nie sama z takimi dupkami jak ty. Ty jesteś gorsza. Ty jesteś zdecydowanie gorsza. Dobra, kończymy odcinek w tym momencie. W następnym odcinku zakończymy sobie ten epizod i oj, naprawdę, w następnym odcinku to ja się jeszcze bardziej wkurzę. No ale zresztą zobaczycie to w kolejnym odcinku, który będę nagrywać za chwilę. W tym momencie kończę, to będzie na tyle, na razie.